Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. Chciałem powiedzieć parę słów na temat kości. W polskim kulcie Blendera jest to temat, który był w zasadzie wspominany wiele razy, ale zwykle przez użytkowników, którzy prosili dość usilnie, abym taki materiał w końcu kiedyś przygotował. Natomiast dzisiaj jest ten dzień, że postanowiłem, żeby takie kości opowiedzieć. Porównajmy sobie może na początku te kości z jakimś prostym obiektem, a później spróbuję wyjaśnić kilka podstawowych rzeczy, które się z nimi wiążą. Może na początku też powiem, do czego takich kości się używa. Otóż te kości są wykorzystywane do tego, aby robić animacje. To jest system animacji zorientowany na kości, dzięki którym możemy później stworzyć takie szkielety jakby i w oparciu o takie szkielety animować dosyć złożone postacie. Na przykład ten szkielet sobie tutaj spokojnie chodzi i jak wygląda, tak widzimy. Ok, więc to jest jakby zastosowanie kości, takie bardzo podstawowe, służące do różnych bardzo ciekawych rzeczy. W kościach buduje się skomplikowane nieraz systemy i trzeba mieć sporą wiedzę, aby ogarnąć w ogóle o co w nich chodzi. Dobra, więc teraz tak, zaczynamy. Na początku dostanę do nas zwykłego mesha i przypomnijmy sobie króciutko to, jakie on ma własności, jakie ma, powiedzmy sobie, parametry. A więc przede wszystkim mesh ma swój panel Object Data. I taki mesh to nie jest oczywiście kość, ale zaraz będą wskazane różnice między jednym a drugim. Więc taki mesh ma panel Object Data oraz Object. I w tych panelach mamy różne opcje dotyczące mesha jako takiego. Mesh ma również w Outlinerze widoczną swoją wewnętrzną strukturę, którą jeżeli kliknę, to przełączam się do trybu edycji i tę strukturę w panelu Object Data mogę zedytować. To znaczy tutaj mogę zmienić nazwę tej struktury na przykład na klocek. I wtedy mam tutaj klocek. Więc widzimy, że obiekt może nazywać się cube, a wewnętrzna jego struktura może nazywać się klocek. I tutaj w zasadzie więcej elementów tego obiektu się wsadzić nie da. Nawet jeżeli zrobię kopię tej struktury i będę miał trzy takie niezależne siatki, to one nadal będą nazywały się po prostu klocek. I to jest wewnętrzna struktura obiektu, który nazywa się cube. W przypadku armatury, którą dodaje się poprzez menu za pomocą polecenia armature, a później single bone, mamy sytuację taką, że pojawia się tutaj taki obiekt przypominający troszeczkę dwa ostrosłupy z kulkami na końcach. Te dwa ostrosłupy mają podstawę kwadratu, tak to wygląda, w widoku siatki w ten sposób. I to jest obiekt, który nazywa się domyślnie armaturą. Armatura w środku ma taką strukturę, że jest troszeczkę bardziej złożona niż zwykły mesh. I to jest właśnie taka pierwsza różnica. Proszę zobaczyć, zwykły mesh tutaj to jest cube i ma on siatki jakieś, wierzchołków, które są w środku. Natomiast armatura ma coś takiego jak armature i pose. Pose to jest tak naprawdę poza, kształt tej armatury. Mogę kliknąć w armaturę i wtedy przełącza się ona do trybu edycji. Mogę także kliknąć w tryb pozy i się wtedy armatura przełącza do jakiegoś nieznanego nam wcześniej trybu, który nazywa się trybem pozy. Proszę zobaczyć, armatury mają w ogóle tylko trzy tryby, w odróżnieniu od mesha, który tych trybów ma tutaj znacznie więcej. Więc to jest już taka różnica, która może nam troszeczkę dać do myślenia. Poza tym, jeżeli będę oglądał sobie dokładnie, co ta armatura zawiera w środku, to się okaże, że w środku siedzi ni mniej, ni więcej tylko kość. Pojedyncza kość narysowana taką fajną ikonką i zależnie od tego, czy armatura będzie w trybie edycji, tak jak teraz jest na przykład, czy w trybie pozy, tak jak teraz po kliknięciu w tryb pozy, to ta kość będzie albo w jednej części, albo w drugiej. Jak widzimy, tutaj tak spłynie ten element przeskakuje pomiędzy jednym obiektem, czy tam pomiędzy jednym drzewkiem a drugim. Jak widać, jest to troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja i trzeba dobrze zrozumieć, co się tutaj w ogóle dzieje. Tak naprawdę to ten obiekt jest bardzo podobny do wszystkich innych obiektów, które mamy w Blenderze. Przypadkiem, jeżeli mówimy oczywiście o trybie obiektowym. Czyli w trybie obiektowym mogę swojego mesha, czyli te klocki, obracać, skalować, przesuwać. To nie jest żadne zaskoczenie. Dokładnie to samo mogę zrobić z armaturą. Tu nie ma żadnej absolutnie różnicy. Różnica jest tylko taka, że mesh jako taki ma również swoje rozmiary. Proszę zobaczyć, że w tych panelach tutaj na panelu Transform mam coś takiego jak Dimensions, a to są właśnie rozmiary, czyli mogę w metrach na przykład obliczyć, jakie te kostki są wielkie. W przypadku armatury nie ma czegoś takiego. Nie istnieje Dimensions, w związku z tym w ogóle nie jestem w stanie powiedzieć, jak duża jest ta armatura, ile ona ma, czy ona ma 2 metry, czy 3 metry. I nie mogę tego powiedzieć dlatego, że armatura to jest obiekt wirtualny. Tej armatury nie będzie widać na renderze. Jeżeli spojrzę na scenę z kamery, której tutaj chyba nie mam, więc dodam, zobaczymy, że nie mogę wyrenderować takiej armatury. Ok? Ustawię się może w ten sposób, żeby tę scenę było widać. Proszę bardzo, zbliżenie na armaturę. Robię render. Zdaje się, że musiałem chyba to zrobić w Blenderze, bo akurat kula chwilowo tutaj jest
Nieskompilowana. Dobra, więc widać jakieś czarne kostki, więc one się jakoś tam wyrenderowały, ale po armaturze ani śladu. Jest to obiekt wirtualny, nie będzie go widać na scenie i nie możemy w ogóle tego w jakiś sposób pokazać. Chyba, żebym zrobił render z viewportu, czyli tutaj. No, to jest zwykły render OpenGL-owy, wtedy tą armaturę mogę pokazać. Mogę także ją później zanimować i wyrenderować animację. Więc jest taka podstawowa różnica, że armatura jako taka nie ma swojego rozmiaru i ma troszeczkę bardziej wewnętrzną, skomplikowaną strukturę niż zwykłe mesze. Poza tym istnieją tutaj inne różnice. Na przykład jeżeli będę miał taki system, w którym mam tego mesza i wezmę sobie jakąś krawędź, skopiuję i postawię gdzieś tutaj z boku, to taka krawędź zachowuje się jak typowa krawędź. Wiemy, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Tutaj jakby nam nie zrywa czapki z głowy. Natomiast ta krawędź w przypadku kości, wtedy kiedy kość jest w trybie edycji, zachowuje się w bardzo podobny sposób, czyli mogę te czubki zaznaczyć, tak jak mogłem to zrobić dla przykładu, na przykład w tym obiekcie tutaj, mogę zaznaczyć wierzchołki, ok? Jeżeli wierzchołki zaznaczę, to krawędź mogę sobie spokojnie edytować, mogę zaznaczyć całą krawędź, mogę ją skalować i tak dalej, ale jest różnica. I ta różnica w przypadku kości jest taka dosyć szczególna, ponieważ ja taką kość mogę, podobnie jak zwykłą krawędź, edytować, rozciągać, zmieniać, przesuwać, zaznaczać i tak dalej, obracać, ale ta krawędź tutaj, czyli ta kość, ma także coś takiego jak parametr roll. I teraz chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, jak zedytować te parametry i co one w ogóle znaczą. A więc mamy tutaj roll. Roll to jest rotacja tej kości wzdłuż. Rotacja wokół tej osi wzdłużnej. Coś, czego nie ma w przypadku takiej zwykłej krawędzi dotyczącej meszy. Więc to jest kolejna różnica. Kolejny taki ciekawy element, do którego też będziemy pewnie jeszcze wracali. Ten roll ustawię sobie na 0. W ogóle mogę ustawić sobie na przykład położenie 0,0,0 na głowę kości. Wpisując to choćby nawet tutaj, teraz kość znajduje się w początku układów współrzędnych. Tu mogę dać także współrzędne, na przykład x to będzie 0, y będzie 0, a z to może być na przykład 1. To jest takie domyślne ustawienie kości, tej pierwszej, którą dodaję. I taka kość w trybie edycji ma troszkę inne parametry niż krawędź, którą bym miał tutaj w trybie edycji dla jakiegoś mesza. Przyjrzyjmy się. Tutaj jest head oraz tail. Head to jest nasada tej kości, to jest miejsce, z którego ta kość wyrasta. Natomiast tail to jest jej ogon, to jest ten czubek na górze tutaj. A więc kość stoi na głowie tak naprawdę w tym przypadku. Jeżeli przesunę sobie na przykład tail, w tym momencie będę widział, że ten czubek kości się elegancko przesuwa. Więc mam podane współrzędne początku i końca kości, nic nadzwyczajnego. Jest także coś takiego w tych ustawieniach jak parametr radius. I ten radius jest w dwóch miejscach. Jest raz dla head, raz dla tail. Jeżeli będę zmieniał taki parametr, to początkowo niczego nie zobaczę. I to się wiąże z tym, że teraz ta kość jest w pewien szczególny sposób wyświetlana. I ten tryb wyświetlania nie pokazuje mi zmiany tego radius. Gdybym chciał zobaczyć, co się z takim radius dzieje, musiałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy związanej w ogóle z tym, jak te kości się wyświetla. Więc zróbmy tutaj małą przerwę, zobaczmy, jak wyświetla się kości. Kości wyświetla się bardzo prosto. Mamy najpierw reprezentację octahedral, a więc w panelu, który jest nazwany Object Data, i to jest panel tej armatury całej, mam coś takiego jak podpanel Display. I w tym panelu są sposoby wyświetlania kości. Pierwszy z nich jest domyślny i to jest właśnie ten taki graniastosłupowy, czy tam raczej ostrosłupowy sposób wyświetlania, ale mam także coś takiego jak stick. Stick to jest zwykły patyczek. Nic innego, tylko po prostu kość jest takim cienkim obiektem, który ma zawsze tę samą grubość w viewporcie, nie skaluje się razem z nim. I to jest po prostu zwykła reprezentacja krawędzi. Trochę lepiej widać, jeżeli kości jest dużo, to może pomóc. Mamy także reprezentację taką jak b-bone. To jest taka gruba kość bardzo, z dwoma wyraźnie zaznaczonymi wierzchołkami. To jest kość, której nazwa pochodzi od B-spline bone. To B na początku oznacza, że to jest od B-splinów, czyli takich krzywych, które można deformować z dwóch końców. Krzywych Beziera dokładnie. To jest może inaczej, można powiedzieć Bezier bone. Można tak nazwać tę kość i to jest kość, która może być w pewnych sytuacjach elastyczna. Może się wyginać wtedy, kiedy damy dla tej kości więcej segmentów. Ona może być pocięta na malutkie fragmenty, które nie są kośćmi. Mamy także reprezentację taką jak envelope i to jest coś dziwnego, coś co zawiera dodatkowo oprócz samej kości jeszcze taki obszar oddziaływania tej kości dookoła. To jest zakres, w którym ta kość wpływa na swoje otoczenie, cokolwiek to znaczy. I w tym przypadku ten radius możemy teraz zmieniać. Radius to jest po prostu średnica tych główek tutaj. Jeżeli zmienię na przykład radius tego head, który jest tu na dole, na mniejszy, to zobaczymy, że w tej reprezentacji będzie to już widoczne.
więc mogę tutaj edytować sobie te kości, zmieniać średnicę tych główek, które mają narysowane na swoich końcach. Tak samo mogę zrobić dla radius znajdującym się w końcówce kości i dzięki temu te kości mogą być grube lub chude. Dzięki temu mogą być bardziej lub mniej widoczne, bardziej lub mniej znaczące w całej strukturze, którą się buduje z takich kości. Mamy także dla tego typu wyświetlania kości, czyli dla envelope, coś takiego jak parametr envelope. I ten envelope określa zakres czy też szerokość tego obszaru oddziaływania, który tutaj mamy na szaro pokazany. Ten zakres to jest coś, co ta kość po prostu sięga. Miejsce, które będzie jeszcze w stanie zmodyfikować swoim wpływem. Oczywiście to na razie, co mówię, być może jest niejasne, ale później zobaczymy, jaki to ma sens. Ten envelope mogę również zmienić, zwiększając lub zmniejszając zakres kości. Tak to po prostu działa. Mamy także inne parametry. W zasadzie omówiłem wszystkie poza jednym, tym roll tutaj. Roll widać dobrze, kiedy mamy reprezentację na przykład Bibon. Jeżeli pokręcę ten roll, to widzę, że kość się również obraca. I oczywiście octahedral także pokazuje ładnie ten obrót kości. Tak to wygląda. No i to nie są jeszcze wszystkie różnice, ponieważ teraz mamy coś takiego jak możliwość rozwijania tej struktury kości. Chciałem powiedzieć troszeczkę o tym, jak takie kości można edytować. Edycja kości jest w zasadzie bardzo prosta. Robi się ją w trybie edycji. Nie jest to nic nadzwyczajnego i przypuszczam, że to nie jest żadne zaskoczenie dla nikogo. Jeżeli jednak chciałbym taką kość edytować, to pojawiają się pewne różnice w stosunku do tego, co bym miał podczas edycji takiej krawędzi. Zauważmy, że jeżeli ja zrobię na przykład kopię tej krawędzi, to akurat nie jest różnica, tylko podobieństwo, to powstanie druga taka sama krawędź. Oczywiście ta krawędź nie ma swojej nazwy. To jest dalej wszystko wewnątrz tego mesza tutaj, w tym miejscu i to jest dalej nazwane klocek. W przypadku kości jednak różnica jest taka, że jeżeli ja zrobię kopię tej kości przez Shift D, to powstanie druga kość i ta druga kość będzie miała swoją osobną nazwę. Te nazwy możemy wyświetlić bardzo łatwo za pomocą panelu Display, o którym już wspominałem. Wystarczy tylko kliknąć w checkbox o nazwie Names. Jak widać, mam tutaj dwie nazwy kości i w pierwszym przypadku to jest Bone001, a ta pierwsza kość nazywała się po prostu Bone. A więc mamy dwie kości. I teraz w mojej armaturze widzę te dwie kości jako takie osobne podobiekty. To już jest różnica w stosunku do tego, co jest w normalnych siatkach wierzchołków, tam gdzie są mesze. A więc te armatury to są troszeczkę bardziej skomplikowane systemy obiektów. Co więcej, mogę także zrobić inne rozwinięcie tej struktury całej. Oprócz kopiowania przez Shift D, mogę zrobić ekstruda. Pamiętamy, jak działa ekstrud. Wystarczy tylko zaznaczyć jakiś wierzchołek, wcisnąć klawisz E, magiczny klawisz E, i wtedy z tego wierzchołka mogę wyciągnąć nowy wierzchołek, do którego będzie już przyczepiona krawędź, połączona z oryginalnym wierzchołkiem. Działa to dokładnie tak samo w przypadku kości. Jeszcze pokażę raz tego ekstruda tutaj, ponieważ z górnego wierzchołka wyciągnąłem krawędź, która jest oczywiście połączona z tą pierwszą krawędzią. Widać, że jak nią ruszam, to rusza się całość. Tak samo mogę zrobić ekstruda z dolnej krawędzi. To będzie również krawędź, która jest połączona z dołem. W przypadku kości jest troszeczkę inaczej. Znowuż. Więc jeżeli wezmę sobie taką kość, ustawię podobnie jak tą krawędź, którą tutaj miałem i zrobię ekstruda z tej dolnej części, czyli z głowy, to ten ekstrud oczywiście stworzy mi nową kość, która się będzie nazywała Bone002. Mogę tak samo zrobić również z tego górnego wierzchołka, czyli z końcówki kości, z ogona i również powstanie nowa kość o kolejnej nazwie Bone003. Jest jednak śmieszna różnica. Ta dolna kość będzie odłączona. W przypadku górnej kości ona będzie połączona. I to jest być może zaskakujące, ale trzeba mieć świadomość, że kości właśnie w taki sposób się zachowują. I to jest nieprzypadkowo zrobione. Po prostu kość tworzy hierarchię. Każda może być połączona z następną, ale łączyć się one mogą tylko na zasadzie takiej, że ogon łączy się z głową. Wtyczka z rozetką, ok? Tak to działa. Oczywiście taką kość mogę również dołączyć do tej kości, która jest tutaj, ale wtedy ta kość przeskoczy do samego czubka, do samej góry. Jeżeli trochę obrócę, to mogę teraz ją połączyć. Oczywiście mógłbym ją tutaj ustawić jakoś tak starannie i udawać, że ona jest połączona, to nie będzie działało. Aby te kości połączyć, należy je do siebie zaparentować. To jest operacja, którą już znamy normalnie ze zwykłego trybu edycji, czy tam ze zwykłego trybu obiektowego. Jeżeli mam, przypomnę szybko, dwa obiekty, na przykład takie jak UV Sphere i powiedzmy sobie stożek, to parentowanie będzie mi te obiekty mogło ze sobą w sposób wirtualny połączyć. To będą nadal dwa osobne obiekty, ale zaparentowanie jednego do drugiego spowoduje, że jeden będzie się poruszał razem z drugim. Na przykład parentem może być stożek, czyli to będzie coś takiego jak rodzic, a kulka będzie jego dzieckiem. A więc zaznaczam najpierw kulkę, później stożek, wciskam Ctrl-P i pojawia mi się takie sprytne małe menu, a w środku są aż cztery opcje, ale skupimy się tylko na jednej. Wybiorę sobie
opcję setParentToObject. Nic się oczywiście nie stało wielkiego, poza tym, że pojawiła się taka cienka, przerywana linia między tymi obiektami. I teraz, jeżeli taką kulkę będę chciał przesunąć, to nie ma problemu, przesuwa się, ale widać też, że ciągnie się za nią jakaś taka cieniutka linia. To jest linia określająca związek między dwoma obiektami. W przypadku kości tego może nie być widać w niektórych przypadkach. A więc kulka jest dalej swobodna, ona została zaparentowana do stożka i stożek jest jej rodzicem teraz, więc kulka biega swobodnie jako dziecko, ale jeżeli stożek się tylko poruszy, to kulka musi poruszać się razem z nim. To jest operacja parentowania. Przypuszczam, że kiedyś o tym wspominałem, teraz tylko przypominam. W przypadku kości ta operacja może być powiązana także z ich połączeniem. A więc jeżeli będę w trybie edycji i chciałbym tę kość zaparentować do tej, to oczywiście zaznaczam najpierw tę kość, później kość o nazwie bon001 i wciskam klawisz Ctrl+P. I od razu mamy do wyboru dwie opcje: connected albo keep offset. Jeżeli wybiorę sobie tworzenie parenta za pomocą tej opcji connected, to wtedy moja kość numer 2 przeskoczy do początku kości numer 1. I teraz one są ze sobą połączone, ponieważ wybrałem opcję connected. Okay? Są połączone, widzę, że jak jedną przesuwam, to rusza się całość. Okay? Tak to wygląda. Jeżeli na przykład cofnę teraz i spróbuję zaparentować jeszcze raz, ale wybiorę opcję keep offset, to te kości nadal będą zaparentowane, ale w tym momencie nie zostaną połączone. One będą teraz rozłączone i będzie widoczna taka linia określająca ich wzajemny związek rodzicielski, czyli kość numer 2 będzie swobodna, kość numer 1 będzie w jakiś sposób swobodna, ale właśnie, gdybym chciał taką kość przesunąć, to dlaczego ta kość, która jest zaparentowana, za nią nie podąża? No i to jest oczywiście związane z tym, że te kości są teraz w trybie edycji. W trybie edycji mogę je parentować do siebie nawzajem, mogę je łączyć, mogę je rozdzielać także, mogę je ciąć, mogę różne rzeczy z nimi robić, ale efekt tego parentowania będzie dostępny tylko z trybu pozy. Więc jeżeli będę w trybie pozy, to ta kość spokojnie może się przesuwać, moja dwójeczka jest swobodna, natomiast kość numer 1, jeżeli ją przesunę, to będzie ciągnęła za sobą kość trzecią, bo są połączone, oraz kość drugą, ponieważ ona jest zaparentowana. A więc przesunę tę kość i zobaczcie, elegancko całość leci tutaj, kręci się, mogą się także skalować. Wszystko działa jak w przypadku normalnego parentowania. Wróćmy do tego jeszcze na chwilę. Chciałem to pokazać wyraźniej i powiedzieć, gdzie ta opcja jest możliwa do obejrzenia. Weźmy sobie taką kość na przykład, to jest kość numer 4, tutaj mam kość numer 5. I teraz popatrzmy, co będzie, jeżeli kość numer 5 zaparentuje do kości numer 4. A więc zaznaczam piątkę, zaznaczam czwórkę, Ctrl+P i wybiorę sobie teraz Keep Offset. I teraz jest oczywiście związek między tymi dwiema kośćmi. Jeżeli popatrzę teraz, co jest w kości numer 5 w ustawieniach, to znajdę to miejsce, gdzie jest określone to parentowanie. A więc jest to panel, który nazywa się kość po prostu. I to jest taki panel, którego nazwę mogę zobaczyć, jak przytrzymam troszkę myszkę, widać, że to jest bone. I tutaj są ustawienia tej zaznaczonej kości, tej jednej, którą tu mam. W trybie edycji widzę taki zestaw ustawień, w trybie pozy widzę troszeczkę inny, tak więc widać, że jest tutaj troszeczkę bogata ilość opcji. Jeżeli popatrzę sobie teraz w trybie edycji na tę kość, to widzę tutaj w relacjach, jest taki panel jak Relations, że jest też taki jak Parent. I ten Parent to jest właśnie moja kość numer 4. Kość numer 4 sama jako taka nie ma żadnego parenta i dla niej to pole będzie puste. Tak to wygląda. W trybie pozy oczywiście również będę mógł to zobaczyć, ale wtedy to pole jest nieaktywne, ponieważ w trybie pozy nie mogę do siebie parentować kości. Tryb pozy jest do czegoś innego. Tak więc widzę tutaj informacje, ale nie mogę jej na razie zmieniać, bo jestem w trybie pozy. Teraz w trybie edycji, gdybym chciał, żeby te kości były ze sobą połączone, to mogę tutaj zaznaczyć jeszcze checkbox o nazwie Connected. I to działa dokładnie tak samo, jak w przypadku parentowania z opcją Connected. Czyli ta moja kość piąta połączyła się z kością czwartą. Teraz jak jedną przeciągam, to widzę, że druga się zmienia. Ok? Tak to działa. To wszystko dlatego, że jest ten checkbox connected. Jeżeli go rozłączę, to ta kość teraz jest już osobno, ale nadal jest zaparentowana. Aby usunąć parentowanie, naciskam Alt+P i mam wtedy opcję Clear Parent. Mogę także wziąć sobie Disconnect Bone. Gdyby one były połączone, to by działało. Mogę także zamiast Alt+P wyusunąć tą kość z tego pola tutaj. W tym momencie tracę tą opcję parentowania. Teraz są zupełnie osobne kości. I w trybie pozy nie będą na siebie miały żadnego wpływu. Tak to działa. To jest taka dosyć prosta rzecz. Teraz, jeżeli mówimy już o tych kościach, to przydałoby się wspomnieć o kilku dodatkowych opcjach edycyjnych, które nadal tutaj jeszcze nie zostały wspomniane.
Weźmy sobie na przykład taką kość. Taką kość mogę oczywiście edytować, zmieniając położenia jej wierzchołków. To już normalne powinno dla nas być. Mogę także z takiej kości zrobić dwie kości. Wystarczy tylko, że wcisnę klawisz W. Klawisz W to jest menu operacji specjalnych dla kości. I mam tutaj coś takiego jak opcja Subdivide. Jeżeli wezmę sobie Subdivide, w tym momencie zamiast jednej kości robią mi się dwie kości. Mogę tych kości narobić sobie tutaj mnóstwo. I teraz mam elegancko zrobiony taki malutki, śmieszny łańcuszek z kości. Oczywiście one uzyskują kolejne nazwy, zgodnie z tym, jaką miały kolejność podczas powstawania i są oczywiście do siebie zaparentowane. Są połączone ze sobą, dlatego że powstały z jednej dużej kości. Zobaczcie, jeżeli wezmę taką jedną kość, zaznaczę, przesunę, to ona ciągnie za sobą te dwie pozostałe. To dlatego, że są połączone. Mogę także dla każdej z tych kości zobaczyć, kto jest jej parentem. Wystarczy tylko zerknąć w to pole. To, że te kości są połączone i ze sobą zaparentowane, ma bardzo duże znaczenie. Mówiłem, że w trybie pozy takie kości można pozycjonować, można je edytować, zmieniać ich, znaczy nie można ich edytować, ale można edytować ich położenia. I teraz jeżeli wezmę sobie taką kość, na przykład, która jest na końcu, obrócę tę kość, to ona oczywiście się przekręci i będzie ulegała takim transformacjom, jakie na nią zechcę nałożyć. Natomiast poprzednia kość w hierarchii, czyli ta, do której ta nasza końcówka jest zaparentowana, również może być przeze mnie zedytowana. I dzięki temu, że one są zaparentowane i połączone, zmiana położenia czy orientacji tej kości przedostatniej wpływa również na kość ostatnią. Czyli ta ostatnia kość ma swój własny obrót oraz obrót wynikający z obrotu kości poprzedniej. Tak samo może być również z kością jeszcze poprzednią. Jeżeli ta kość się obróci, ona będzie wpływała na wszystkie pozostałe kości w łańcuchu. I to jest właśnie fajne w tych kościach, że ich rotacje wpływają na siebie nawzajem i mogę dzięki temu edytować całe długie, złożone łańcuchy kości i wtedy uzyskać bardzo złożony ruch tej końcówki. Jeżeli na przykład tą kość skręcę troszeczkę i później skręcę troszeczkę tę kość i później jeszcze tę kość skręcę, to położenie tej kości końcowej zależy od skręcenia wszystkich tych kości poprzednich. A więc sumowanie jakby tych wszystkich transformacji w łańcuchu, tych, które tutaj siedzą, może mi generować bardzo złożone, bardzo skomplikowane trajektorie ruchu tej kości końcowej. Mówimy oczywiście o animacji i o różnych takich przypadkach, o których jeszcze nie miałem okazji wspomnieć. Dlatego te kości łączy się właśnie w takie systemy, w takie hierarchie i dzięki temu można je zanimować, tak żeby później na przykład się wydawało, że ludzik sobie chodzi. Tego typu animacja jest bardzo prosta do zrobienia. Zajmuje to dosłownie 15 minut i mamy człowieczka, który sobie chodzi. Gdybyśmy nie mieli takiego systemu zależności łączącego kości, wtedy dużo trudniej byłoby nam zanimować tego typu ruch, ponieważ wszystkie te, powiedzmy sobie, delikatne przesunięcia kości, wszystkie ich ruchy musielibyśmy animować ręcznie, wyliczając jakieś dziwne położenia. A wtedy utrzymanie całej struktury byłoby bardzo trudne, w tym sensie, że jedna kość musiałaby być w zależności od innych odpowiednio przesuwana. Okej, myślę, że z takich podstawowych spraw tutaj mamy sporo wyjaśnione. Gdybyśmy chcieli jeszcze raz na ten tryb edycji popatrzeć, to mamy tutaj coś takiego jak Switch Direction również. Switch Direction powoduje, że ta kość się odwraca i nadal pozostaje połączona z odpowiednimi elementami kości. Także możemy korzystać z tego po to, aby poradzić sobie troszeczkę na przykład z kierunkiem ich transformacji, z kierunkiem ich oddziaływania. Mamy także mnóstwo innych rzeczy, o których teraz nie będę chciał mówić. Widać, że to spowodowało mi tutaj takie rozerwanie tego łańcucha. To jest tryb pozy, więc coś zupełnie innego. Powiem może jeszcze przy zabawie z tymi kośćmi, jak powrócić do takiego neutralnego kształtu, który dla tych kości był w momencie, kiedy tworzyliśmy je w trybie edycji. Tryb edycji to jest ten pierwszy wyjściowy układ kości, który jest takim natywnym ich kształtem. To jest ich tak zwana pozycja spoczynkowa. Rest position. W trybie pozy oczywiście one mogą mieć inne ustawienia. Mogą być jakoś różnie podefiniowane, podeformowane i tak dalej, a więc możemy mieć zupełnie inną sytuację tutaj. Być może niezbyt prostą do kontrolowania. Więc gdybyśmy mieli taki tryb pozy, to chcemy, załóżmy, wrócić do tego trybu początkowego. I aby to zrobić w trybie pozy, należy usunąć te wszystkie transformacje, które mamy dodane do kości. Czyli usunąć musimy rotację, skalę i przesunięcie przede wszystkim. To się robi wciskając klawisze Alt-S, Alt-R oraz Alt-G. To powoduje, że kości wracają do swoich pierwotnych położeń, tych, które miały, gdy powstały. I to jest dokładnie to samo, co mamy w trybie edycji. To jest rest position. Gdy mam jakąś kość przekręconą, one są tutaj jakoś przetransformowane, na przykład w taki sposób, to te rest position możemy również włączyć sobie w panelu armatury. Tutaj jest panel z armaturą i mamy coś takiego jak rest position. Możemy na chwilę na przykład zobaczyć, jak te kości wyglądają. Okay? Natomiast w tym trybie, gdy jest rest position włączone, nie możemy tych kości
edytować, nie możemy ich animować. To jest zablokowana funkcja w tym momencie, dlatego się pojawia takie ostrzeżenie, które mamy tutaj, że nie możemy zmienić pozy, podczas gdy poza jest w trybie spoczynkowym. Ok, te kości wszystkie. Więc trzeba wrócić do trybu poza, by to działało. Ok, myślę, że w tym tutorialu wystarczy na razie informacji. Mamy taki jakby wstępny, pierwszy element wyjaśniony, czym są te kości, jak z nimi pracować, ale to jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które dopiero nadejdą. Więc ja w tym momencie dziękuję i zapraszam do następnych tutoriali. Jest jeszcze wiele naprawdę przed nami. Do zobaczenia, do następnego spotkania.